Witam Państwa bardzo serdecznie na panelu dyskusyjnym realizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie w ramach przystanku Historia Online. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest bitwa pod Leniną z października 1943 roku, która obrosła wieloma mitami. Wydaje się, że jest to być może jedno z najbardziej analizowanych polskich starć w XX wieku, z różnych zresztą przyczyn, o których sobie powiemy. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pan doktor habilitowany Łukasz Nadolski, pracownik naukowy Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz pan Kamil Anduła, doktorant Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jak również pracownik Wojskowego Biura Historycznego imienia generała broni Kazimierza Soskowskiego. Obaj nasi dzisiejsi goście zajmują się kwestiami związanymi z bitwą pod Lenino. Pan Kamil Anduła przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą tej bitwie, z kolei pan doktor habilitowany Nadolski może się wylegitymować kilkoma interesującymi publikacjami poświęconymi tej bitwie. Są to eksperci, którzy będą mogli dosyć dużo, myślę, ciekawych informacji przedstawić. Na początku pierwsze pytanie chciałbym skierować do pana doktora habilitowanego Łukasza Nadolskiego z prośbą o zarysowanie genezy formowania się Armii Polskiej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, jak również roli tej formacji w politycznych planach Józefa Stalina. To taka prośba, takie syntetyczne ujęcie tematu, które nas tutaj powoli już wprowadzi w tą główną problematykę dotyczącą późniejszej bojowego wykorzystania tych wojsk pod Lenino. Bardzo proszę. Na początku może powiem jedną rzecz, bardzo ważną, że ta bitwa była analizowana, ale tak naprawdę prawdziwej analizy do dzisiaj się nie doczekaliśmy. I jest to bardzo smutne. Myślę, że jeszcze będziemy o tym tutaj szerzej mówić. Jeśli chodzi o to, jak ta dywizja powstała, no tak naprawdę trzeba by się cofnąć aż do 17 września, co najmniej do 17 września 1939 roku, kiedy Armia Czerwona wpadła pod Krajem Polskim. Potem nieszczęsny rozkaz Ryza Śmigłego, część polskich jednostek walczących z Sowietami, część nie. To skutek jest ostatecznie taki, że setki tysięcy polskich żołnierzy trafia do niewoli. Potem oczywiście jest Katyń i jak gdyby oprócz tego są też polscy cywile, którzy są wywożeni na Sybir. Na terenie czy w głębi Związku Radzieckiego są tysiące polskich obywateli. No ale tak naprawdę w tym momencie, jeszcze przynajmniej pomiędzy 1939 a 1941 rokiem, no jak gdyby nie ma jakichś planów ich wykorzystania, nie ma takiej potrzeby. Są obywatelami po prostu ZSRR. Już w tym momencie pojawia się oczywiście grupa, bardzo mała grupa oficerów Wojska Polskiego, którzy są gotowi na współpracę z Sowietami. No i tutaj oczywiście pojawia się postać Zygmunta Berlinga, bardzo ciekawej postaci. Żołnierz Legionów, który walczył w latach 18-20 o niepodległą Polskę, odznaczony Virtuti Militari i doświadczony żołnierz, chociaż doświadczony oczywiście w zupełnie innych warunkach niż II wojna światowa. W czasie II RP robiący karierę, dowódca pułku, pułkownik, no ale ostatecznie w 1939 roku odszedł z Wojska Polskiego w Nisławie. I w 1939 roku nie walczył. On został zagarnięty przez Sowietów, no i jak już mówiłem, poszedł na współpracę. No kolejnym takim ważnym momentem to jest oczywiście 22 czerwca 1941 roku. Niemcy atakują Związek Sowiecki. Sytuacja się kompletnie zmienia. Sytuacja się też zmienia polskich obywateli na terenie ZSRR. Pod auspicjami Brytyjczyków dochodzi do porozumienia Sikorski-Majski i powstania armii Andersa. No ta armia oczywiście od samego początku ma bardzo wiele problemów. Sowieci tutaj nie ułatwiają sytuacji. Oni nie chcą mieć armii, która jest od nich niezależna, dowodzona przez polskich oficerów, patriotów. I są olbrzymie kłopoty, brakuje żywności. No, ostatecznie doprowadza do sytuacji, że w marcu 1942 roku rozpoczyna się stopniowe opuszczanie tej armii, wychodzenie tej armii z Związku Radzieckiego, Związku Sowieckiego, to się kończy na jesień 1942 roku. No oczywiście do dzisiaj trwa dyskusja, czy to była słuszna decyzja, czy też nie. No, też można byłoby oddzielną na pewno taki panel
zrobić. No, ja akurat uważam, że no, nadzieje na to, że ta armia jako taki armia polska, dowodzona przez polskich oficerów i polska siła, która wkracza do Polski, ją wyzwala, że ona by dotarła w taki sposób tam, no, no, uważam, że są naiwne. Do 1944 roku ta armia by prawdopodobnie została z Sowietów tak skrwawiona i oficerowie tak zmasakrowani na polu walki, rzucani pewnie na najgorsze odcinki frontu, że szanse, że ta armia by dotarła jako wojsko polskie, no chyba byłyby raczej małe. Ale mówię, to jest temat na oddzielną dyskusję. Armia wychodzi z ZSRR i znowu taka sytuacja trochę zawieszona. No i tutaj kluczowy moment to jest kwiecień 1943 roku, czyli że Niemcy ogłaszają, że znaleźli polskich oficerów. Jest reakcja polskiego rządu, który no, próbuje się dowiedzieć, co się właściwie wydarzyło i wyjaśnić tą sprawę. Reakcja Stalina jest oczywiście natychmiastowa. 25-26 kwietnia zerwanie stosunków z rządem londyńskim. No i Stalin ma w tym momencie już wolną rękę. 6 maja 1943 roku jest decyzja o utworzeniu pierwszej dywizji piechoty. Więc proszę zwrócić uwagę, jaka jest sekwencja zdarzeń. Czyli kwiecień mamy ujawnienie, że zostały odkryte groby, końcówka kwietnia zerwanie stosunków, początek maja utworzenia dywizji. Bo widać, że to jak gdyby Stalin czekał na okazję i ta okazja mu się nadarzyła. No i to ta armia ma być zupełnie inna niż ta armia Andersa. Oczywiście nadal zwykli żołnierze to mają być Polacy, bo ich jest bardzo dużo i no i wiadomo, będą oni wkraczali na terytorium Polski. Natomiast kadra oficerska to mają być ludzie, którzy już będą wierni jedynie słusznej sprawie i wierni Stalinowi. No i to doprowadza do sytuacji, że no przede wszystkim tych oficerów nie ma polskich. To doprowadza do tego, że zdecydowana większość oficerów pierwszej dywizji to są ludzie, którzy przyszli z Armii Czerwonej. To są albo po prostu no, Sowieci, albo ludzie, którzy mają jakieś tam pochodzenie polskie. To są bardzo często na przykład potomkowie powstańców. Ale oni z Polską praktycznie nie mają nic wspólnego. I niezbyt chętnie idą do tego Wojska Polskiego. No pewnie też sobie jeszcze porozmawiamy, nawet w publikacjach z czasów komunistycznych, nawet w początku drogi Lenino-Srogi jest tam w kilku miejscach wspomniane, że ci oficerowie nie chcieli iść do wojska. I no ale jest formowana ta jednostka, plan jest taki, że ona wejdzie na terytorium Polski, jak gdyby no, przyniesie tą wolność i przyniesie prawdziwy komunizm do Polski. I no niestety ten plan okazał się skuteczny i zakończył się powodzeniem. Tutaj też warto zaznaczyć, tak może na koniec, kończąc ten temat, że jakby to, co zrobili Sowieci z tym wojskiem polskim i jak je użyli i jak zrobili to, że byli ci zwykli żołnierze, którzy dowodzeni byli albo przez Sowietów, Rosjan, albo przez ludzi im wiernych, to było nic niezwykłego w historii Rosji. Dokładnie tak samo przecież było z armią Królestwa Polskiego. Należy przypomnieć, że polscy powstańcy listopadowi zabijali polskich generałów, którzy nie chcieli się przyłączyć do powstania listopadowego. I ze współczesnych czasów dokładnie taka została zastosowana na przykład w czasie II wojny czeczeńskiej, gdzie po prostu utworzono jednostki złożone przez Czeczenów, dowodzone albo przez Czeczenów, którzy byli też na stronę Rosjan. I dzięki temu ta II wojna czeczeńska zakończyła się sukcesem. Tak więc jak gdyby ta historia z pierwszą dywizją i z tak zwanym Ludowym Wojskiem Polskim, nie jest to nic niezwykłego, jest to no, taktyka, którą Rosjanie stosowali od wielu, wielu lat i nadal stosują też powodzeń. Bardzo dziękuję.
za odpowiedź na to pierwsze pytanie. Drugie pytanie chciałbym skierować do pana Kamila. To też może być okazja do ewentualnego uzupełnienia wypowiedzi naszego przedmówcy. I pytanie dotyczyłoby to może już takiej charakterystyki samej pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Można by ciut więcej powiedzieć na temat tego, jacy żołnierze ją tworzyli. Może troszkę na temat kadry dowódczej, morale tej jednostki. O tym już tutaj częściowo pan Adolski nam wspominał. Ale może też jeszcze, gdyby była taka możliwość, parę słów powiedzieć na temat uzbrojenia, wyszkolenia, na ile ta dywizja była pod tym względem weryfikowalna z dywizją Armii Czerwonej, czy była lepiej uzbrojona, czy była gorzej uzbrojona, lepiej przygotowana, mniej przygotowana, bo to też będzie miało później pewne znaczenie dla oceny samego starcia pod Lenino. Także gdyby pan Kamil mógł tutaj parę słów na ten temat powiedzieć, to myślę, żeby to nam ułatwiło naszą dalszą dyskusję już o samym starciu, do którego wkrótce przejdziemy. Tak, to ja zacznę jeszcze od uzupełnienia, w zasadzie takiego dopowiedzenia tego, co powiedział Łukasz. Musimy też pamiętać, że to nie była pierwsza tego typu jednostka na terenie Związku Sowieckiego, bo przed pierwszą dywizją piechoty imienia Tadeusza Kościuszki mieliśmy pierwszy samodzielny batalion czechosłowacki, który zimą 1943 roku w marcu został użyty na południe od Charkowa, czyli Czesi mają też takie swoje Lenino, to jest bitwa pod Sokołową, więc widać, że tworzenie takich formacji tak zwanych narodowych to był element szerszego planu Stalina. Mamy zresztą Komitet Wolne Niemcy, czyli też próby tworzenia jakichś struktur z tych jeńców wziętych przez Sowietów pod Stalingradem, jeńców niemieckich. Mamy również takie ludowe formacje tworzone później w Rumunii i w Bułgarii. Więc te tak zwane Ludowe Wojsko Polskie tylko jedno z wielu takich armii, które walczą po stronie sowieckiej. Jest to po prostu część szerszego planu Stalina. Bardzo sprytnego, bardzo przemyślanego i widać zakorzenionego, jak wskazywał Łukasz, w korzeniach zakorzenionego w rosyjskim imperializmie. Podobno rzeczy zresztą widzimy teraz na Ukrainie, gdzie też mamy tworzone formacje, które rzekomo walczą po stronie rosyjskiej. Tak, i kolejna kwestia. Uzbrojenie i kadra pierwszej dywizji piechoty. No tutaj zostało wspomniane, że ta kadra w znacznej mierze składała się z oficerów sowieckich z oczywistego powodu, gdyż w przeważającej większości polscy oficerowie zostali zamordowani w Katyniu, więc nie miał kto tymi strukturami dowodzić. W pierwszej dywizji piechoty pierwszy dowódca batalionu to dopiero Tadeusz Cynkin, to dopiero w 1945 roku. W 1943 roku, jeżeli chodzi o dowódców batalionów, pułków, to w zasadzie wszyscy byli Sowietami, czyli oficerami z Armii Czerwonej, których identyfikacja ze sprawą polską no jest wysoce problematyczna. Też co do tej kwestii, to należy pamiętać, że zdarzały się osoby, które miały polskie pochodzenie, ale te osoby, ci oficerowie sowieccy, no to oni pamiętali wielki terror w Związku Sowieckim. Nie było to coś, czym warto się chwalić, te polskie korzenie, bo ten wielki terror mógł się powtórzyć, czyli oni raczej byli lojalni władzy sowieckiej, Stalinowi, i nie byli chętni podkreślać swojego polskiego pochodzenia, a tutaj masz ci los, są kierowani do pierwszej dywizji. Więc oni wielokrotnie kalkulowali, że dzisiaj są w pierwszej dywizji, a potem mogą trafić za kratki, więc z tą polskością to się raczej nie afiszowali. Inna sprawa, że wielokrotnie do pierwszej dywizji trafiały osoby polskiego pochodzenia, bądź też nie, ale takie, które w innych jednostkach sowieckich sprawiały jakieś problemy, miały problem z nadużywaniem alkoholu, czy inne problemy dyscyplinarne, i po prostu pod pretekstem przekazania do pierwszej dywizji starano się ich pozbyć z macierzystych jednostek i oni w ten sposób trafiali do pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki. Jeżeli chodzi o formowanie pierwszej dywizji, to ona była formowana według etatu
gwardyjskiej dywizji strzeleckiej, czyli takiej trochę lepszej dywizji piechoty, tak na sterydach, możemy to tak w pewnym sensie uprościć, ale też, też z pewnymi modyfikacjami. Berlin od samego początku chciał, by ta pierwsza dywizja była zalążkiem ogólnie Wojska Polskiego na wschodzie, dlatego też uprosił Stalina o sformowanie dodatkowych oddziałów. Mieliśmy więc samodzielny dywizjon moździerzy, samodzielny dywizjon przeciwlotniczy, też pierwszy pułk czołgów, czyli takie dodatkowe formacje, których nie było w strukturze standardowej dywizji sowieckiej. Więc formowanie odbywało się na podstawie etatów sowieckich, ale były pewne modyfikacje, które wynikały z celów politycznych i chęci późniejszej rozbudowy tego wojska. Kolejna też kwestia, stworzono dodatkowe etaty dla osób, które znalazły się w obozie sieleckim, w moskiewskim okręgu wojskowym, osób cywilnych, duża liczba kobiet, które otrzymały etaty w sztabach, których też nie było w standardowych etatach jednostek Armii Czerwonej. Co do uzbrojenia, tutaj widzimy pełną unifikację z tym, co mieli Rosjanie. To jest sprawa oczywista, bo te jednostki trzeba było zaopatrywać zasobów sowieckich, więc ten etat w kwestiach techniki, uzbrojenia, no był w zasadzie identyczny. Ważna sprawa jest taka, że to uzbrojenie, które otrzymywali Polacy w pierwszej dywizji, to było uzbrojenie nowe. Fabrycznie nowe, technicznie odpowiadało wymogom pola walki. Oczywiście gdybyśmy porównywali z tego samego okresu sprzęt, uzbrojenie armii niemieckiej, armii chociażby amerykańskiej, no to widzimy pewne różnice, ale to nie jest jakaś drastyczna dysproporcja. W rękach doświadczonych żołnierzy uzbrojenie, które otrzymali żołnierze pierwszej dywizji piechoty, było uzbrojeniem bardzo skutecznym. Mowa tutaj o czołgach T-34, o artylerii, a także o uzbrojeniu strzeleckim. Bardzo dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Tutaj korzystając z tego, że Kamil Landuła był przy głosie, to od razu chciałbym zadać mu kolejne pytanie dotyczące rozwoju sytuacji na froncie wschodnim bezpośrednio przed bitwą o Lenino. Chodzi o to, żeby to starcie umieścić w nieco szerszej perspektywie walk na froncie wschodnim. Było to z pewnością element szerzej zakrojonych działań Armii Czerwonej. Więc ponieważ mówiłeś o tym niedawno na konferencji dotyczącej polskiej historiografii wojskowej, więc gdybyś mógł jeszcze nam to krótko zarysować, żeby nasi widzowie też mieli świadomość tego, dlaczego akurat pod Lenino ta dywizja została po raz pierwszy wprowadzona do walki i jakie były tutaj sowieckie plany związane z działaniami na tym konkretnym odcinku frontu, zanim przejdziemy już do samej analizy starcia pod Lenino z udziałem pierwszej dywizji. Tak, bardzo dziękuję za to pytanie. To jest niezwykle ważna kwestia, ponieważ w PRL-u była całkowicie pominięta. Gdy przeglądamy te wszystkie wydawnictwa z tego okresu, to Lenino jest tak kompletnie zawieszone w jakiejś próżni. Gdy czytamy o Armii Czerwonej latem i jesienią 1943 roku, to co mamy? Bitwę na Okokórskim, a potem zwycięstwa na Ukrainie, czyli bitwę o Dniepr, zdobycie Kijowa. W cieniu tych starć jest centralny odcinek frontu wschodniego, czyli kierunek białoruski. Jakie Stalin miał plany na lato i jesień 1943 roku? Sowieci stawka planowała przeprowadzenie kampanii letnio-jesiennej, czyli uderzenia na szerokim froncie od Bałtyku do Morza Czarnego. I celem tej wielkiej kampanii było zdobycie zarówno Ukrainy, co się udało, ale też Białorusi wraz z Bramą Smoleńską. I jak czytam w dyrektywach stawki, to celem było następnie wyprowadzenie uderzenia do krajów bałtyckich, czyli w stronę między innymi Wilna i Rygi. Taki był plan. Zgromadzono ogromne siły, ponad milion żołnierzy na kierunku Białorusi i rozpoczęła się operacja Suworow, która przyniosła Sowietom zdobycie Smoleńska. I po zdobyciu Smoleńska Stalin nakazywał uderzać dalej w kierunku między innymi na Orszę i na Bramę
Smoleńską. Ważny strategiczny punkt na mapie Białorusi, z którego można kontynuować tą wielką ofensywę na terytorium krajów bałtyckich. I tak, celem Armii Czerwonej pod Lenino na kierunku Orszy było zdobycie tej właśnie bramy smoleńskiej poprzez uderzenie na Orszę od południa i wyrwania tego zawiasu tej bramy, następnie uderzenie przez samą bramę w kierunku Witebska. Ten punkt ciężkości przypadł właśnie pod Lenino. Tutaj zgromadzono dwie armie, które były bardzo głęboko urzutowane. Gdy spojrzymy na mapy z tego okresu, to czy chociażby plan operacji orszańskiej Armii Czerwonej, no to widzimy, że te sowieckie armie, one są ugrupowane w 6 rzutów. To jest bardzo dużo, to są potężne siły na bardzo wąskim kierunku działań, 10 kilometrów. 10 kilometrów, taki był ten odcinek, przez który próbowano wykonać to uderzenie. I z tego powodu skierowano na ten odcinek pierwszą dywizję piechoty, gdyż była to dywizja dobrze wyposażona, miała pełny etat, po to, żeby wzmocnić to ugrupowanie uderzeniowe. I jak to pięknie wygląda od strony politycznej. Polacy pod Lenino uderzają na Orszę i przez bramę białoruską, być może już na początku 1944 roku, wchodzą na terytorium Polski. Gdyby to się udało, no to jest piękne, piękne zwycięstwo, o którym sowiecka historiografia mogłaby się wielokrotnie rozpisywać. Niestety plan zakończył się kompletną klapą. Ta wielka ofensywa w październiku 1943 roku praktycznie spaliła na panewce. I o tym Lenino, o zamiarach Armii Czerwonej pod Lenino sowiecka historiografia chciała oczywiście jak najszybciej zapomnieć. Inna sprawa, że te działania zaczepne poza Lenino były kontynuowane w zasadzie do kwietnia 1944 roku. To nie była jedna ofensywa, tych ofensyw było bardzo dużo, kilkanaście. Rosjanie mieli ten zamiar zdobycia Białorusi, no to się oczywiście wszystko nie udało. Dopiero czerwiec 1944 roku to operacja Bagration, starannie przygotowana, dopiero ta operacja spowodowała zajęcie, zdobycie Białorusi, ale to było już niemalże rok po klęsce Armii Czerwonej pod Lenino. Bardzo dziękuję za tą wyczerpującą analizę. Myślę, że to faktycznie jest bardzo ważny aspekt, który często jest pomijany, a który warto byłoby wspomnieć. I teraz chciałbym już przejść do kwestii związanych z analizą samej bitwy pod Lenino. Na początek myślę, że moglibyśmy zaprezentować taki syntetyczny opis tego starcia z października roku 1943. Później oczywiście przejdziemy do mitów i kontrowersji związanych z tą bitwą, ale na początek gdybyśmy mogli sobie powiedzieć, co tam się tak naprawdę wydarzyło, podać podstawowe fakty związane z tym starciem. I tutaj chciałbym, żeby się obaj panowie wypowiedzieli, ale jako pierwszego poprosiłbym tym razem pana Łukasza Nadolskiego. Zanim przejdziemy do bitwy pod Lenino i udziału pierwszej dywizji piechoty, bo oczywiście to nas najbardziej interesuje, to może ja najpierw na początku powiem o czymś, co jest praktycznie kompletnie pomijane w polskiej historiografii wojskowej, czyli o wielkiej bitwie powietrznej, która miała miejsce nad Lenino. Ponieważ kiedy rozpoczęła się ta ofensywa 12 października, obie strony skierowały do walki znaczne siły lotnicze. Zresztą i Niemcy, i Sowieci no, posłali dużo samolotów bombowych i szturmowych i oczywiście obie strony też wysłały dużo samolotów myśliwskich. Doszło do bardzo intensywnych walk powietrznych, w których no, Niemcy zdecydowanie przeważali. I no, pierwsza bardzo ciekawa informacja jest taka, że wśród lotników niemieckich, którzy tam walczyli, był niemiecki as Walter Nowotny, to jest bardzo znana postać. On w czasie całej wojny zgłosił zestrzelenie 258 samolotów alianckich, z tego 255 to były samoloty sowieckie. On zginął w 1944 roku, latając na samolocie odrzutowym Me-262, został zabity przez amerykańskich pilotów, dowodząc jednostką odrzutowców. No, ale był to bardzo dobry pilot, bardzo doświadczony i on właśnie walczył nad Lenino, walczył dosłownie nad głowami polskich pilotów. Druga bardzo ciekawa rzecz to jest taka, że wśród jednostek, które osłaniały czy próbowały osłaniać Polaków, była francuski pułk Normandie-Niemen, czyli pułk francuskich pilotów latających na sowieckich samolotach.
I oni walczyli nad Lenino i właśnie Nowotny 12 października o godzinie 14.30 zestrzelił francuskiego pilota Jeana de Saint-Fallet. Ten Francuz został ranny i przymusowo lądował na ziemi. On Nowotny następnego dnia zgłosił zestrzelenie aż 6 samolotów rosyjskich, sowieckich. I 13 października inny pilot niemiecki z JG-51, Otto Wirfer, zestrzelił dwa myśliwce francuskie i obaj piloci francuscy, którzy byli w tych samolotach, polegli. Tak więc jak mówimy o bitwie pod Lenino i mówimy, że uczestniczyli w niej oczywiście Niemcy, Polacy, Sowieci, musimy też pamiętać, że uczestniczyli w niej też Francuzi. No ta bitwa powietrzna zakończyła się klęską Sowietów, jak no, większość starć na froncie wschodnim, jeśli chodzi o działania powietrzne. Niemcy zgłosili zestrzelenie ponad 30 samolotów sowieckich, a no, polskie relacje, w polskich relacjach co chwilę się powtarza, jak oni są bombardowani czy atakowani przez te niemieckie lotnictwo, które no, w znaczący sposób przyczyniło się do powstrzymania tego natarcia. Dogłębna analiza tej bitwy to jest taka kolejna rzecz, która wymaga, są jedna z wielu niestety pod Leninem, która wymaga dalszych badań, ale jest to temat bardzo, bardzo ciekawy. Natomiast przechodząc już do działań pierwszej dywizji, no, pierwsza rzecz i podstawowa to jest taka, z kim Polacy walczyli. Polacy walczyli z 337 dywizją piechoty. Ona dowodzona była przez generała porucznika Otto Schunemana. Polacy mieli strasznego pecha, bo niedługo przed tym, jak rozpoczęła się ta polska ofensywa, ta dywizja otrzymała uzupełnienia, ponad 1000 żołnierzy uzupełnień, tak że jej liczebność wzrosła gdzieś do około 9000 żołnierzy. To, oczywiście nadal to było znacznie mniej niż Polacy i Sowieci posłali do walki, ale miało to bez wątpienia duże znaczenie. Kiedy spojrzymy na te pole bitwy, musimy pamiętać też, że oprócz Polaków walczyli też tam oczywiście żołnierze sowieccy. I na polskich skrzydłach były dwie dywizje, 290 i 42. I znaczy one były trochę bardziej dywizjami z nazwy, zresztą jak większość wtedy jednostek sowieckich. One tam liczyły około 4,5 tysiąca żołnierzy. I miały za zadanie osłony polskiego skrzydła. W pasie polskiego natarcia znajdowały się trzy bataliony niemieckie. To był 261 batalion. Tak naprawdę to była pozostałość pułku, który no, wcześniej poniósł bardzo ciężkie straty i tak naprawdę został zredukowany do batalionu. Z tego zresztą wynika błąd w polskiej literaturze, że wynikający po prostu z tego, że jak nasi brali jeńców i rozmawiali z nimi, to po prostu oni mówili, że są z 261 pułku. No to nasi oczywiście myśleli, no tam cały pułk siedzi. A to nie był pułk, to był tak naprawdę batalion, zresztą no mocno pokarpany. I były dwa bataliony z 337 dywizji, dokładnie mówiąc z 688 pułku, to był drugi i trzeci batalion. I na tym bezpośrednio w tym pasie polskiego natarcia kluczowe znaczenie miały dwie wioski, Połzuchy i Trygubowa, przy czym Trygubowa znajdowała się poza pasem polskiego natarcia, no ale jak pokazały później wydarzenia, Polacy i tak musieli ją szturmować. No i jak gdyby takim wydarzeniem, które tutaj wzbudza olbrzymie kontrowersje, to jest ten rozkaz przeprowadzenia rozpoznania walką, który wydał dowódca 33 Armii. I krótko mówiąc, on się bał, że Niemcy opuszczą pierwszą linię okopów, także ostrzał artylerii spadnie na puste pozycje i będzie nieskuteczny. I no, trzeba powiedzieć, że Niemcy właściwie całą wojnę na froncie wschodnim stosowali taką taktykę, czyli opuszczali tą pierwszą linię okopów, ogień artylerii spadał na puste pozycje, i Niemcy mogli potem skutecznie kontynuować opór. Tak więc ta obawa jak gdyby była uzasadniona. Bardzo ważna informacja, Niemcy wiedzieli, że to natarcie będzie miało miejsce, ponieważ po pierwsze przeszli do nich dezerterzy sowieccy z Armii Czerwonej i przeszli też dezerterzy polscy. Trzech żołnierzy z pierwszego pułku piechoty
przeszli na stronę niemiecką już 12 października o godzinie 5.15, czyli dosłownie na 45 minut przed rozpoczęciem bitwy. Czyli Niemcy wiedzieli, czekali po prostu. I więc to stawiało Polaków w bardzo trudnej sytuacji. No i natarcie rozpoczyna się od tego rozpoznania walką. Zostaje wyznaczony pierwszy batalion pierwszego pułku. Dowódca batalionu wysyła dwie kompanie, drugą i trzecią. Ona po bardzo krótkim ostrzale artylerii, te dwie kompanie ruszają do natarcia, tam osiągają jakiś sukces. No i tu to, co się wydarzyło później, to doskonale pokazuje, jaka była różnica pomiędzy żołnierzami obu stron. Z jednej strony byli polscy żołnierze, którzy nie mieli żadnego doświadczenia bojowego, naprawdę. Walczyli za sprawę, która no, z ich perspektywy mogła być co najmniej wątpliwa. To było ich pierwsze starcie. A z drugiej strony byli weterani. I dowódca 3. Batalionu 688 Pułku pospiesznie zbiera odwodowe 3 plutony, rzuca je do kontrataku. One tak naprawdę oskrzydlają te nasze dwie kompanie i no, właściwie odrzucają na zajmowanych pozycji, zadając dużo straty. 80 Polaków trafia do niewoli. Tak więc w sytuacji, gdzie Niemcy nacierali na przeciwnika, który był 2-3 razy silniejszy od nich, i po prostu no, no zmietli ten pikun. No i w tym momencie rozpoczyna się drugie takie kluczowe wydarzenie bitwy, które wzbudza olbrzymie kontrowersje. I tutaj mam nadzieję, że Kamil nam powie więcej, bo on siedzi w dokumentach i ta sprawa do dzisiaj no jest bardzo, bardzo dyskutowana. Czyli rozpoczyna się ostrzał artylerii sowieckiej, który zostaje przerwany. I może tutaj oddam głos Kamilowi i on jak gdyby opowie dalej, jak tutaj właśnie było z tą artylerią i dlaczego ona strzelała krócej i dlaczego to wyglądało tak, a nie inaczej. Tak, zatem zacznijmy od tej artylerii, będę kontynuował ten wątek. No cóż, tej artylerii było bardzo, bardzo dużo pod Lenino, w zasadzie pod Lenino-Bajewo, bo my cały czas mówimy o pierwszej dywizji piechoty, a tak naprawdę to ta ofensywa to się toczyła od miasteczka Lenino do wioski Bajewo, na odcinku 10 kilometrów i na tym wąskim odcinku frontu Sowieci zgromadzili 5. Korpus Artylerii Przełamania, 3 dywizję artylerii. To jest bardzo duża siła. Ja usilnie liczę każdą lufę, każdą wrzutnię rakiet. No i to są gigantyczne liczby porównywalne z tymi, które Armia Czerwona miała już nawet pod koniec wojny, w operacji berlińskiej. 2800 luf. No potężna siła, z czego znaczna część to były kalibry powyżej 100 mm. Z tym, że planowanie tego natarcia artyleryjskiego odbywało się w pośpiechu. Rozkaz do samej ofensywy wydano 8 października, podczas gdy plany były realizowane tak mniej więcej od 4-5. Tego czasu było niewiele. Na papierze to jeszcze w miarę dobrze wyglądało, z tym, że zawiodły dwie kwestie. Rozpoznanie strony niemieckiej, Sowieci. Z tych wzgórz po wschodniej stronie rzeki Mireja widzieli niewiele, gdyż teren po niemieckiej stronie frontu był wyżej. Zatem za pomocą obserwacji mogli obserwować tylko pierwszy skraj niemieckiej obrony, a nie za bardzo było wiadomo, co Niemcy mają tam dalej, w głąb frontu. Nie wiadomo, gdzie były ulokowane niemieckie baterie artylerii, gdzie były zgromadzone odwody, gdzie były stanowiska broni przeciwpancernej. Zatem te uderzenie artyleryjskie było skupione głównie na tą pierwszą linię frontu, gdzie wiedziano, gdzie trzeba strzelać, bo to mieli Sowieci przed oczami. A kolejna kwestia, no ten pośpiech, w którym przygotowywano się do bitwy. Zdobycie Smoleńska to jest 25 września. Od tej pory Sowieci w pośpiechu gonią tych Niemców do linii Pantery, czyli linii tych niemieckich umocnień nad rzeką Mireja. Nie są w stanie po tych zalanych błotem drogach ściągać jednostek tyłowych i między innymi artylerii.
Więc nie wszystkie jednostki artylerii, które miały wziąć udział w przygotowaniu artyleryjskim, dojechały na czas. A kolejna ważna kwestia, w zasadzie nawet ważniejsza, to amunicja. Był problem z dowozem amunicji. Tą amunicję dowożono jeszcze podczas bitwy, więc decyzja o skróceniu tego przygotowania artyleryjskiego, ona wynikała z braków w zaopatrzeniu. Gdyby zgodnie z planem to uderzenie artyleryjskie trwało 1,5 godziny, to nie byłoby czym wspierać żołnierzy podczas walki w głębi. Czyli to natarcie i tak by de facto utknęło, więc dowódca frontu zachodniego, Wasilij Sokołowski, nakazał skrócenie przygotowania, tak żeby mieć jakiś zapas na wsparcie żołnierzy do walki w głębi ugrupowania nieprzyjaciela. No te braki amunicji, one wynikały też tego, jak z warunków atmosferycznych i terenowych. No to był październik 1943 roku. My doskonale wiemy z relacji niemieckich, jak wyglądał październik 1941, gdy Niemcy uderzali na Moskwę, czyli zwały błota, deszcze. Tak samo wyglądało to 2 lata później. Poza tym, gdy Niemcy wycofywali się spod Smoleńska, to konsekwentnie stosowali taktykę spalonej ziemi. Niszczyli wszelkiego typu mosty, przepusty. Zatem ten dowóz materiałów na linię frontu napotykał wiele problemów. Nawet we wspomnieniach Zygmunta Berlinga jest dużo informacji na temat, jakie problemy sprawiało poruszanie się w stronę linii frontu. Zatem na papierze ten plan przygotowania artyleryjskiego wyglądał dobrze, zgromadzono duże siły, ale problemem było zaopatrzenie w amunicji i dowóz podczas samej bitwy. Jakie były konsekwencje skrócenia tego przygotowania artyleryjskiego? Przede wszystkim ostrzelano pierwszą linię okopów nieprzyjaciela, z której Niemcy, jak to się okazało, wycofali się na drugą, a amunicji zabrakło na ostrzał tych pozycji w głębi. Tam, gdzie też nie do końca było wiadomo, gdzie strzelać, bo nie było tych danych z rozpoznania, i tam, gdzie Niemcy skupili te swoje ocalałe siły z pierwszej linii. Więc w momencie, gdy jednostki pierwszej dywizji zajęły tą pierwszą linię i wprowadziły uderzenie w głąb niemieckiego ugrupowania, Niemcy cały czas mieli stosunkowo nienaruszone odwody przez ten ogień artyleryjski i byli w stanie skutecznie Polaków kontratakować nawet niewielkimi siłami. Tak, jeszcze tutaj jedna rzecz, że ta artyleria, jak strzelała, to nie tylko trafiała Niemców, ale też trafiała Polaków. Niestety, i o tym też musimy pamiętać, że no niestety ten ostrzał to się, no to jest normalne na polu walki. Tutaj gdyby armia polska czy armia czerwona, to nie jest jakiś wyjątek, ale takich przypadków pod Leninem było dużo. Sam o tym relacje. Zresztą ten problem był właściwie do końca wojny, bo jeszcze w Kołobrzegu wojsko polskie nagminnie było ostrzeliwane przez własną artylerię. No i oczywiście ten ostrzał artylerii został skrócony. Do natarcia rusza pierwszy i drugi pułk piechoty. Pierwszy na lewym skrzydle, drugi na prawym. I no, jak gdyby skrzydła tego polskiego natarcia mają osłaniać dywizję Armii Czerwonej. To problem polega na tym, że one są mniej liczne. Warto zaznaczyć, o czym jeszcze będziemy sobie rozmawiać, że one nacierały bardzo dzielnie i ponoszą zresztą duże straty. I tak więc to nie było tak, że jak to często się, jak to się pojawia w tej literaturze po 80 roku, że nie wiem, Niemcy, że Rosjanie tylko zasymulowali atak, że chcieli doprowadzić do jakiejś masakry polskiej dywizji. To nie było tak. Te dywizje naprawdę nacierały. Polskie dywizje nacierają, no bardzo szybko się robi duże zamieszanie. Mimo wszystko teren jest zdobywany. Teren przechodzi tak naprawdę, Niemcy kontratakują, właściwie cały czas kontratakują. Polakom udaje się wedrzeć do Połzów, udaje się wedrzeć do Trygubowy i to jest gdzieś koło godzina 12-14. I tu dochodzimy do tak naprawdę kluczowego momentu bitwy, ponieważ kiedy jest taka sytuacja, gdzie ważą się losy bitwy, kluczowe ma znaczenie, kto pierwszy wprowadzi odwody, kto pierwszy przejdzie do kontrataku. I pierwsi te posiłki wprowadzają Niemcy. Niemcy między 12 a 14 ściągają 2 bataliony z 278 pułku i one zaczynają Polaków kontrować.
i tak naprawdę wypierają z obu tych wsi i zatrzymają, kompletnie paraliżują Polskę na teatrze. I teraz uwaga, Polacy, Berling ma ciągle trzeci pułk piechoty, który powinien wykorzystać ten sukces. Ten trzeci pułk piechoty zaczyna być wprowadzony tak naprawdę dopiero bardzo późnym popołudniem, a tak naprawdę do walki zacznie atakować dopiero następnego dnia. Czyli widzimy tu, jaka jest różnica w zachowaniu dowódców polskich i dowódców niemieckich i Berlinga. Niemcy natychmiast reagują na to, co się dzieje na polu bitwy, kontrują Polaków, powstrzymują te natarcie, kontratakują tam, gdzie to jest tylko możliwe, reagują na to, co się dzieje na polu bitwy. U Berlinga kompletny tak naprawdę paraliż i brak reakcji. Zresztą no, to nie jest jedyny problem oczywiście pierwszej dywizji. No tutaj taki najbardziej klasyczny przykład to jest Franciszek Dex, czyli dowódca pierwszego pułku piechoty, który tak naprawdę porzucił swoich żołnierzy. Na jego miejsce zostaje wysłany zastępca dowódcy dywizji do spraw liniowych Bolesław Kieniewicz. To jest bardzo doświadczony frontowy oficer. No i on tam, powiedzmy, ratuje trochę sytuację, tylko musimy pamiętać, to nie jest tak, że on ma krótkofalówki i wydaje rozkazy poszczególnym batalionom czy kompaniom. On tak naprawdę używa przede wszystkim gońców, a w tych warunkach no, dowodzenie jest co najmniej problematyczne. W nocy wchodzi trzeci pułk piechoty i natarcie ma być wznowione następnego dnia. Ten trzeci pułk wchodzi tak naprawdę na miejsce pierwszego pułku, który poniósł tak ciężkie straty, że w zasadzie nie nadaje się dalej do walki. W tym czasie Niemcy już organizują bardzo no, twardą obronę i szanse na jakieś przełamanie jej są w zasadzie minimalne. 13 października trzeci pułk, można powiedzieć, że podejmuje jakieś tam działania ofensywne, ale one nie przynoszą większego powodzenia. Sukces odnosi drugi pułk piechoty, który zdołał wedrzeć się do Połzów i to jest w zasadzie koniec jak gdyby no, sukcesu wojska polskiego. No i wtedy zapada decyzja o wycofaniu się pierwszej dywizji piechoty z walki. Sowieci wiedzą, że dzieje się coś złego, bo w dokumentach sowieckich są informacje o zaginionych w walce polskich żołnierzy. Jak generalnie takiej kategorii nie ma w dokumentach, u Rosjan, znaczy Sowietów są albo zabici, albo ranni, to przy polskiej dywizji pojawiają się informacje, że są zaginieni, czyli krótko mówiąc, Sowieci wiedzą, że żołnierze przechodzą na drugą stronę i że się poddają. No, żeby też było jasne, że w Armii Czerwonej też były takie przypadki, ale tutaj to zostało dostrzeżone i wiedzą, że no, jest jakiś duży problem. No i dywizja zostaje wycofana, ale tutaj też trzeba zaznaczyć, że jak gdyby walki pod nazwijmy to Lenino, nie zamierają i trwają dalej. Tak, ja tutaj jeszcze dopowiem kilka kwestii do tego przebiegu. 12 października, tak, na prawym skrzydle Polacy, drugi pułk piechoty ma zadanie zdobyć wieś Pałzuchy. I to de facto nigdy się nie udało. Około godziny między 14 godziną a 15 Polacy darli się do tej wsi, ale stosunkowo szybko zostali z niej wyparci. Wcześniej pojawiły się meldunki o zdobyciu tej wioski, ale one okazały się nieprawdziwe. PRL-owska historiografia na tej podstawie stworzyła taki mit, że ta wieś wielokrotnie przychodziła z rąk do rąk, ale tak nie było. Kolejna kwestia, pierwszy pułk piechoty, czyli lewe skrzydło, uderzenie na Trigobowo. Tutaj Łukasz wspomniał, że tą wieś mieli zająć żołnierze 290 Dywizji Strzeleckiej Armii Czerwonej. No to dlaczego tą wieś zajęli Polacy? W pierwszym momencie, gdy to uderzenie polskie trafiło w te linie niemieckie, ono odniosło pewien sukces. Polacy wdarli się ponad kilometr w niemieckie linie. Niemcy z drugiej linii zaczęli się wycofywać w popłochu i właśnie wbiegli do tej wsi, więc Polacy ruszyli za nimi. Więc to był tak efekt trochę przypadku, nie celowego działania. Gdy czytam wspomnienia Berlinga, to on mówi, że to on tam pisze w tych wspomnieniach, że on nakazał zdobyć Trigobowo, bo z tego rejonu wychodziły niemieckie kontrataki, ale to nie było tak. Niemiecki kontratak na Trigobowo zaczął się zaraz po tym, jak Polacy zajęli tą wieś i okazał się zabójczo skuteczny. Następnie
Berling ponownie nakazał tą wieś jakby odbić, ale to już się nie udało. Kontratak na Trygobowo wykonały te przemęczone oddziały 680 Pułku Piechoty 337 Dywizji wsparte przez 3-4 niemieckie działa szturmowe. I pojawienie się tych niewielkich jednostek, bo tam atakowała jeszcze kompania, kompania atakowała pułk, tutaj widzimy taką dysproporcję, no to spowodowało wybuch totalnej paniki w pierwszym pułku piechoty. Nie dość, że Niemcy zdobyli tą wieś, ale zaczęli odcinać te jednostki, które ruszyły dalej na zachód. Wtedy do boju włączyła się sowiecka artyleria, ostrzelała tych niemieckich kontratakujących żołnierzy, ale też ostrzelała pod oddziały pierwszego pułku, które wyszły przed swoje linie, ruszyły na zachód. W efekcie duża grupa polskich żołnierzy odcięta przez Niemców i jeszcze sowiecką artylerię poddała się stronie niemieckiej. To było około 150 żołnierzy jednorazowo przeszło na stronę niemiecką, to znaczy oni się poddali po prostu. Jak porównamy to z Armią Czerwoną, no to możemy powiedzieć, że oni nie mieli tej woli walki, nie bali się tych Niemców i nie mieli takiej siły, aby walczyć do końca, więc w tej kryzysowej sytuacji no to oni po prostu rzucili tą broń, podnieśli ręce i oddali się do niewoli. Kolejna ważna kwestia to jest moment kulminacyjny, to jest godzina 12. Na niebie pojawiają się samoloty, rozpoczyna się bombardowanie pozycji pierwszej dywizji i pozycji sowieckich. I to jest ten moment, w którym Rosjanie rzucają do walki 5. Korpus zmechanizowany. Na Trygobowo uderza 233. Brygada Pancerna Armii Czerwonej, z tym, że dzieje się to w momencie, gdy trwa już niemiecki kontratak. Niemcy zajmują wieś, wokół wsi jeżdżą niemieckie działa szturmowe i z tego rejonu, który jest niżej położony, wyjeżdżają sowieckie czołgi. I dochodzi do starcia pancernego, niewielkiego, ale dochodzi i te czołgi sowieckie zostają rozstrzelane. Widok płonących czołgów, sowieckich czołgistów, którzy wyskakują, płoną na nich kombinezony, fatalnie wpływa na morale polskich żołnierzy. Oni tych Sowietów gaszą, nad głową widzą te samoloty i widzą artylerię, która bombarduje i zarówno Niemców, i stronę polską. Dochodzi do całkowitego załamania dyscypliny w pierwszym pułku piechoty i licznych przypadków dezercji czy poddawania się stronie niemieckiej. I kolejna kwestia, tak jak Łukasz wspomniał, do pierwszego pułku udaje się pułkownik Kieniewicz, który stara się organizować jako taką obronę, później w godzinach późniejszych stara się wznowić natarcie i Niemcy wprowadzają odwodowy odwód 4. Armii, czyli 278. Pułk Piechoty, on został wcześniej oddany z 95. Dywizji Piechoty. Z tym, że wprowadzenie tego pułku to następuje w godzinach późno popołudniowych. W zasadzie ten kontratak, on się zaczyna dopiero po zmroku. I co robią Niemcy? Wykorzystują to, że pod Trygobową na lewym skrzydle jest luka, wprowadzają tam swoje jednostki i wprowadzają też także kilka kompanii piechoty w wąwóz, który oddziela drugi pułk od pierwszego pułku i dochodzi do sytuacji, w której pierwszy pułk piechoty jest okrążony od strony wąwozu na prawym skrzydle i od strony Trygobowy na lewym skrzydle, co powoduje jeszcze gorsze załamanie i upadek morale, czyli to, co odbudował Kieniewicz, znowu się załamuje. Dlatego Berling postanawia wprowadzić w miejsce tego pierwszego pułku ten odwodowy, trzeci pułk piechoty. Relacje żołnierzy, którzy wchodzą na to wzgórze, no są straszne. Oni mówią, że oni piszą w tych relacjach, że nikogo tam nie ma, że widzieli wprawdzie pierwszych żołnierzy gdzieś nad Miereją, widzieli jakichś rannych, ale same wzgórze jest opustoszałe. Więc de facto trzeci pułk piechoty w nocy z 12 na 13 października musi odbijać to, co pierwszy pułk utracił. Dochodzi do chaotycznych starć z tymi Niemcami, którzy są w tym wąwozie i na skrzydłach i dochodzi też do kolejnych przypadków przychodzenia polskich żołnierzy na stronę niemiecką w wyniku ciemności, chaosu, który panuje, no i tego braku woli walki. Co do 13 października, no to tutaj praktycznie nie ma żadnego natarcia.
Bering zgodnie z rozkazem generała Gordowa nakazuje uderzać, ale nie wierzy, że coś z tego wyjdzie i wydaje komendę, aby de facto pozorować to natarcie. I do godzin popołudniowych ten trzeci pułk piechoty i drugi pułk piechoty praktycznie tylko pozorują to natarcie. W zasadzie toczy się walka ogniowa. Poza tym Niemcy już od samego rana rzucają gigantyczne siły lotnicze, dwa razy większe niż pierwszego dnia. Bitwa na tym etapie jest przez pierwszą dywizję całkowicie przegrana. Ona nie wypełnia żadnych rozkazów. Dochodzi do ordynarnej awantury Berlinga z Gordowem. Oni tam używają bardzo ciężkich słów wobec siebie. W następstwie Gordow, dowódca 33. Armii, nakazuje wycofać pierwszą dywizję z bitwy, gdyż ona praktycznie nie wykonuje rozkazów, nie naciera. Tak się skończył udział pierwszej dywizji w bitwie pod Leniną. Jak ta bitwa została oceniona przez pryzmat dokumentów, które się zachowały? Znaczy ja to jeszcze może dopowiem, bo skupiłem się na tych dwóch pierwszych dniach, aby pewne kwestie jeszcze poruszyć, ale pozostaje sprawa tego, co się działo później, czyli okres od 14 października do końca bitwy, czyli 17-18 października. To jest też bardzo interesująca kwestia, bo moment kulminacyjny bitwy pod Lenino to nastąpił właśnie w dniach 14-15 października. Uderzenie polskiej dywizji zakończyło się wielką klapą, zatem na jej miejsce Gordów wprowadził dwie kolejne dywizje piechoty, 164. i na lewo od 290, 222, plus wprowadził większą część 5. Korpusu zmechanizowanego, więc te siły pod Lenino już są całkiem spore i Sowieci planują wznowić to uderzenie. Podwieziono także amunicję, zatem ponownie artyleria sowiecka skuteczniej wspierała to natarcie, jednak wyniki są dość marne. Tej wsi Trigubowo no nie udaje się zdobyć do końca trwania walk pod Lenino. 5. Korpus zmechanizowany wraz z tymi jednostkami, które go wspierały, no to liczył około 125 dział pancernych i czołgów. W zasadzie około 60-70% tego korpusu zostało pod tym Lenino zniszczone w wyniku działania niemieckiego lotnictwa oraz artylerii przeciwpancernej. Problem był taki, że ten wyłom, który powstał pod Lenino, on był zbyt płytki, aby wprowadzić kolejny rzut. Powstał taki płytki przyczółek, który z każdej strony był ostrzeliwany ciężko przez niemiecką artylerię, dlatego cała ta operacja zakończyła się niepowodzeniem. Inna kwestia, że tak jak pamiętamy, mamy też 21. Armię pod Bajewo, to natarcie toczy się na prawo od 33. i tam sytuacja jest jeszcze gorsza, tam w ogóle się nie udaje tego frontu przełamać. Ewentualne wyłomy, które powstały, to one miały tak po kilkaset metrów szerokości, czyli dużo mniej niż pod Lenino. No i kolejna kwestia, pod Lenino broniła się 337. Dywizja Piechoty, z tym, że ona broniła się nie przeciwko pierwszej dywizji, nie przeciwko 33. Armii, a przeciwko dwóm sowieckim armiom. Pod Lenino i Trigubową to walczył w zasadzie tylko jeden pułk piechoty, no trzy bataliony piechoty. Reszta dywizji to walczyła z 21. Armią, czyli ten napór na Niemców to był bardzo silny. Dwie armie ogólnowojskowe, związki zmechanizowane, no ten 5. Korpus zmechanizowany, plus jeszcze artyleria i lotnictwo. No ale mimo wszystko Niemcom udaje się tą linię frontu utrzymać z tego powodu, że mieli dość liczne, małe, ale liczne odwody i skutecznie nimi manewrowali w tych miejscach zapalnych. No i też wsparcie lotnicze i to jest kolejna ciekawa kwestia. Tutaj było wspomniane o tych dezerterach. Oni, grupa dezerterów, kilku, ewentualnie kilkunastu, tutaj są rozbieżności w źródłach, ona przeszła na stronę niemiecką dzień przed bitwą, czyli jeszcze 11 października. Pierwsze meldunki o nich to są meldunki wieczorne, czyli oni już w tym czasie byli przesłuchiwani przez stronę niemiecką 11 października i 11 października wydali
strony niemieckiej informację o tym, że Sowieci przygotowują wielką ofensywę na kierunku Orszy pod Lenino. Niemcy wtedy sięgnęli po jedyny atut, jaki im pozostał. To było kilkanaście godzin do bitwy, czyli lotnictwo. Lotnictwo niemieckie, 6. flota powietrzna, to nie były siły jakoś nadzwyczajnie liczne, broniły dość szerokiego obszaru frontu wschodniego, z tym, że Niemcy mieli informację, gdzie to uderzenie nastąpi. Mogli więc skumulować te siły lotnicze na tym wąskim odcinku frontu, no i w warunkach ciągłych bombardowań, ataków z powietrza, no tego natarcia nie udało się skutecznie poprowadzić. Natarcie 33 Armii, 21 Armii zakończyło się pod Lenino klęską. Tak, i w relacjach Polaków, no to jak gdyby te naloty no ciągle się przewijają i to pokazuje, jak to było bardzo skuteczne, a mówię, do tej pory to nie było tak naprawdę jakoś poważnie analizowane. Znaczy, no bitwa zakończyła się kompletną katastrofą, to musimy jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że Polacy się włamali, ale to było tam, nie wiem, 1,5-2 kilometry w głąb pozycji niemieckich, natomiast najbliższy cel wyznaczony w tym natarciu to był 7 kilometrów od pozycji wyjściowych, czyli te 7 kilometrów to i tak to nie byłby sukces, gdyby tam dotarli. Więc to pokazuje, no jaką absolutnie katastrofą to było. Ale tu mówimy tylko o jakimś zdobytym terenie, natomiast no, trzeba przejść jak gdyby do kwestii strat. I tutaj się pojawiają oczywiście kolejne pytania, bo jak gdyby wiemy, że w bitwie poległo 496 polskich żołnierzy. Tylu jest jak gdyby policzonych. Kolejnych 1776 zostało rannych. 250 wiemy, że trafiło do niewoli, bo tych jak gdyby listę mamy i z niemieckich materiałów, o których sam za chwileczkę powiem, wiemy, że oni trafili do niewoli. I pozostaje 519 zaginionych. I jest pytanie, co się stało z tymi 519 zaginionymi. Czy oni nie żyją, czy też trafili do niewoli? Niemcy, i tutaj też są bardzo rozbieżne dane, mówią, że wzięli do niewoli 625 jeńców, podobno większość to byli Polacy. I na 27 dezerterów kilkunastu to było Polaków. Więc no, można by wtedy zakładać, że tych 519 po prostu zostały wziętych do niewoli. Ale problem polega na tym, że no, jak gdyby nie ma żadnych danych potwierdzających, że oni znaleźli się w tej niewoli. Niemcy oczywiście wykorzystali ten sukces pod Lenino propagandowo. I w takim przykładem była gazeta Ostdeutscher Beobachter, która pomiędzy 19 a 29 listopada wydrukowała całą serię artykułów mówiących o tej bitwie i mówiących o polskich żołnierzach służących w Armii Czerwonej, no, w Wojsku Polskim razem z Armią Czerwoną. I w ramach tych artykułów była podana lista żołnierzy, których wziętych do niewoli. I ta lista pokazuje tylko 250 jeńców. Oprócz tego Niemcy sfilmowali tych jeńców już jak byli w obozie jeńckim, jest kronika to pokazująca. Na tej kronice też jest no, nie więcej niż 200 jeńców. Oczywiście można powiedzieć, że może znajdują się gdzie indziej, może nie wszystkich pokazano. Natomiast jak gdyby tych 519, ich nazwiska nigdzie nie wypłynęły, czyli tak, nic nie wiadomo o tym, żeby wrócili do Polski, a tutaj no, nasz gospodarz Przemek Bańka napisał artykuł o tym, jak bezpieka się interesowała tymi jeńcami na terenie Polski. No trudno jest uwierzyć, że po prostu taka masa żołnierzy nie wzbudziłaby zainteresowania naszych służb. Oczywiście można powiedzieć, że zostali na Zachodzie, ale no, też nie ma żadnych relacji mówiących o tym, że ci żołnierze, nie wiem, gdzieś wyemigrowali. No, grupa ponad 500 żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, no myślę, że to byłoby informacja, która zostałaby dostrzeżona. No, oczywiście można by powiedzieć, że nie wiem, może wrócili do Związku Radzieckiego, bo wielu z nich było z tych terenów Związku Radzieckiego, no, ale to też jest mało prawdopodobne. Po co mieli wracać do Związku Radzieckiego? To byli Polacy, no, wiedzieli, jaki los ich tam czeka, więc no to też nie jest jak gdyby rozwiązanie. No wiele wskazuje na to, że oni nie żyją po prostu, większość z nich nie żyje. Może część trafiła do niewoli, może część zmarła w niewoli. Jest to kwestia tych 519 zaginionych, to jest kwestia, która jak gdyby wymaga wyjaśnienia. No i też jest fascynujące, że tyle lat po wojnie
My nie wiemy, jak gdyby te straty całkowite pierwszej dywizji, czyli nieodwracalne, to powiedzmy to było około 1200-1300 ludzi, czyli zabici, wzięci do niewoli i zaginieni. I prawie połowę z nich przez te wszystkie kilkadziesiąt lat władza komunistyczna nie zainteresowała się, co się z tymi ludźmi po prostu stało. I żeby było jasne, to nie jest jak gdyby taki jedyny przypadek, bo podobną sytuację mamy pod Budzieszynem w 1945 roku, gdzie kilka tysięcy ludzi do dzisiaj jest uważanych za zaginionych. Tak więc no, to też wiele mówi, jak podchodzono do tej kwestii w czasach komunistycznych. No i dla porównania straty niemieckie. Oczywiście nasi podali, że zabili bardzo dokładnie, to jest w ogóle charakterystyczne dla tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, bardzo dokładnie podawany strat przeciwnika, to było 1478 zabitych. No i nie będzie to na pewno sensacją, że te straty nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. 337 dywizja między 11 a 20 października, i tutaj jak Kamil opowiada, poza tym okresem walki z Polakami, oni toczyli też bardzo ciężkie straty, w sumie straciła 418 zabitych, 1321 rannych i 268 zaginionych. Z czego jednostki, które walczyły z Polakami, czyli 688 pułk i 261 batalion, one straciły odpowiednio 126 zabitych i 58 zabitych. Ale to znowu musimy pamiętać, że te jednostki walczyły nie tylko z Polakami, czyli wszystko wskazuje na to, że Niemcy na tym odcinku polskim, tak nazwijmy, stracili może 80-100 zabitych. To jest myślę liczba maksymalna. A straty polskie wyniosły prawdopodobnie, być może, powyżej 1000 zabitych. No to daje to pojęcie, jaki to był stosunek strat po obu stronach. To jeszcze w ogóle ciekawostka. Nasi zgłosili wzięcie do niewoli 326 jeńców, a Niemcy, czyli ta 337 dywizja, miała tylko 268 zaginionych, a na pewno, no przynajmniej część z nich to byli zabici, to nie byli wzięci do niewoli. Ale też musimy pamiętać, że Sowieci też brali jeńców do niewoli. Więc po prostu tutaj o to, o czym wspominał Kamil, gdzie po prostu te meldunki no, nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością i naprawdę trzeba je bardzo dokładnie analizować, żeby próbować odtworzyć to, co się wydarzyło. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości. Ta bitwa była absolutną katastrofą pod każdym względem. I pod względem, nie wiem, jakiegoś zdobyczy terenowych i pod względem strat w ludziach. I to, że komuniści potem przedstawiali tą bitwę jako wielkie zwycięstwo, naprawdę wymagało wielkiego wysiłku propagandowego. Bardzo dziękuję tutaj za tą wypowiedź. Tak, myślę, że nie mamy już wątpliwości. Też może tutaj dopowiem o tych jeńcach niemieckich w rękach Polaków i Sowietów. W pierwszych godzinach natarcia pojawił się meldunek o wzięciu do niewoli około od 70 do 80 jeńców niemieckich z 688 pułku piechoty i duża część z nich została rozstrzelana, jak się okazuje. Rozstrzelana przez kobiety z pierwszego batalionu fizlierów i przez żołnierzy z pierwszego pułku piechoty. Znamy sprawozdanie dowódcy pierwszego pułku piechoty z przebiegu walki pułku za okres bitwy pod Lenino. Ono zostało wydane w latach 50. w tym sztandarowym takim dziele komunistycznej historiografii, czyli Organizacja i Działania Ludowego Wojska Polskiego. I w latach 2000 z tego tomu ten dokument został przepisany w kubek w monografii Wojsko Polskie wobec powstającego systemu władzy z 2003 roku. Z tym, że ten dokument został przepisany z tego wydawnictwa źródłowego z brakami, które wynikały z ograniczeń cenzuralnych. Osoba, która na początku, w latach 50. go przepisywała, to ocenzurowała całe fragmenty o rozstrzeliwaniu jeńców. Gdy spojrzymy na oryginał dokumentu CAF, to tamte informacje są. Więc to świadczy o tym, jak historiografia sowiecka manipulowała tymi informacjami na temat bitwy pod Lenino, jak wręcz dochodziło do manipulacji dokumentami, wycinania pewnych niewygodnych faktów z edycji źródłowych, z dokumentów publikowanych. To jest absolutnie sprawa niedopuszczalna. Kolejna kwestia co do strat,
to należy pamiętać, że straty pierwszego pułku piechoty i pierwszej dywizji, to one powstawały w znacznej mierze w ciągu tego pierwszego dnia bitwy. Porównuje się bitwę, straty polskie pod Monte Cassino do strat pod Lenino, ale nie uwzględnia się szalonej dynamiki, że te straty, które poniosła pierwsza dywizja, to one powstały w zasadzie w ciągu kilku godzin, czyli niesamowite tempo. W świetle dziennym, tak między godziną 11 a 15-16, to ten pierwszy pułk na tych wzgórzach pod Trigubową praktycznie został zdziesiątkowany. Dokładnie. I to właśnie też jest ważna kwestia, którą tutaj przy analizie tych wydarzeń musimy pamiętać, że to, o czym wspominałem na początku, Berling nie był przygotowany do dowodzenia na nowoczesnym polu walki. On po prostu nie walczył na takiej wojnie. On miał doświadczenia z I wojny światowej, ale on walczył na froncie wschodnim, on nie walczył na froncie zachodnim, gdzie były niemieckie oddziały szturmowe i nowoczesne działania piechoty tam powstawały. On tego po prostu kompletnie nie rozumiał. Ci żołnierze, to jest też bardzo ważne, że tam zostali posłani, zdecydowana większość z nich nie miała doświadczenia bojowego. Być może część miała z 1939 roku, ale to też często było słownie kilka dni walk, albo w ogóle, albo ucieczka, albo tylko, że byli bombardowani. Część miała, oczywiście była grupa z Armii Czerwonej, która miała doświadczenie, ale to była mniejszość. Większość nie miała po prostu doświadczenia i nie rozumiała, co się dokoła nich dzieje, a naprzeciwko byli zaprawieni w bojach weterani, którzy po prostu ich szatkowali z MG-42 i była to absolutna tragedia, ale tak naprawdę trudno uznać, że ta dywizja, tak wyglądająca, tak dowodzona, z takimi żołnierzami, z takim niskim morale, bo no to, co, o czym już tutaj mówiliśmy, ci ludzie przeszli przez piekło łagru. Oni bardzo wielu, większość z nich nie sądziła, że znaczy nie rozumiała, że Niemiec jest, czyli znaczy nie dostrzegała zbrodni niemieckich, bo oni ich nie doświadczyli, oni doświadczyli tylko zbrodnie sowieckie. I z ich perspektywy Sowieci pchający ich po prostu w śmierć, no właśnie ten obraz, który tutaj Kamil nam pokazał, gdzie po prostu no, stosy trupów, całe jednostki znikające i dla nich właśnie to przejście na drugą stronę było po prostu mniejszym złem. I to, co już mówiłem, no Sowieci to dostrzegali, oni mieli świadomość, że ci żołnierze przechodzą na drugą. Bardzo, bardzo dziękuję za to dokonanie analizy przebiegu bitwy pod Lenino, jego oceny z punktu widzenia wojskowego. Natomiast tak jak tutaj panowie już wskazywali, no, bitwa tutaj obrosła całą dużą ilością mitologii, która była związana z konkretnymi koncepcjami propagandowymi komunistów. I być może właśnie tutaj o tym jeszcze warto wspomnieć, o tym właśnie zagadnieniu, że chociaż mamy do czynienia z punktu widzenia militarnego z klęską tego uderzenia, to jednak ono z różnych względów jest później w propagandzie przedstawiane zupełnie inaczej. I tutaj właśnie chciałbym, żebyśmy jeszcze o tym zagadnieniu sobie powiedzieli. Więc może Łukasz jako pierwszy by się tego odniósł, właśnie tego rozjechania się faktów z tym, co później było prezentowane, nie tylko w okresie jeszcze II wojny światowej, ale także po 1945 roku w propagandzie, w publikacjach. Ja powiem z osobistego doświadczenia. Ja jestem z pokolenia, które jeszcze pamięta czasy komunizmu w Polsce. Ja chodziłem do szkoły podstawowej w PRL-u i do dzisiaj pamiętam, że w piątej klasie szkoły podstawowej miałem lekcję i to jest dosłownie cytat, który do dzisiaj pamiętam. Bitwa pod Lenino, przełomowy moment II wojny światowej. I to chyba doskonale podsumowuje po prostu te podejście. No. Że trzeba, ja wiem, proszę dostrzec moją ironię w głosie, naprawdę olbrzymi szacunek dla tych historyków, publicystów, którzy z tej nieprawdopodobnej jatki i klęski, której naprawdę, no, II wojna światowa niestety dała nam bardzo dużo okazji, żeby do przelewania krwi i do porażek, no bo ta historia potoczyła się tak, jak nie inaczej, no właśnie przede wszystkim 39 rok, ale także no, czy Francja 40, czy właśnie walki na froncie wschodnim, ale nawet na tym tle to, co się wydarzyło na Lenino, to była katastrofa.
I no tutaj właśnie te porównania do Monte Cassino, które to jest jak gdyby na oddzielną jak gdyby rozmowę, no ale tam jednak przynajmniej ten polski sztandar został na końcu wetknięty w te ruiny klasztoru. I musimy pamiętać, tam walczył cały korpus i on poniósł mniejsze straty niż tutaj nasza jedna dywizja. To jest, i tam walczyliśmy z dwoma elitarnymi pododdziałami dwóch elitarnych jednostek niemieckich. Spadochroniarzy piechoty górskiej. Tu walczyliśmy naprawdę z dywizją, która no, była daleko, daleko, jak gdyby, jeśli chodzi o umiejętności bojowe w Wehrmachcie. No i trzeba było w jakiś sposób stworzyć tą historię. No i to w jaki sposób na to? No pierwsze to było oczywiście mnożenie tych zabitych. I oczywiście to wynikało z tych raportów, tutaj, o których Kamil mówił. I to zaczęto podawać, zresztą wydaje mi się, że na Wikipedii do dzisiaj jest właśnie ta liczba jakaś tam, te 1,5 tysiąca zabitych niemieckich żołnierzy, kompletnie wziętych z kosmosu. Kolejna rzecz to było jak gdyby tworzenie, znaczy pokazywanie, że Polacy walczyli z większymi siłami niż w rzeczywistości, więc chociaż w publikacjach stricte naukowych, tam generalnie jak się wczyta, to dojdzie się rzeczywiście, że walczymy z pułkiem, ale to się zaczyna nagle rozrastać. W pewnym momencie walczymy z całą 337 dywizją, a na przykład też tak potrafione było być robione, że na przykład była mapka i z tej mapki wynikało, że my walczyliśmy nie tylko z 337 dywizją piechoty, ale z całym 89 korpusem armijnym. I w ten sposób jak gdyby sprawiano wrażenie, że ci polscy żołnierze po prostu byli niesamowici i oni osiągnęli tutaj wielki, wielki sukces. Oczywiście no, była cała literatura, ja tutaj pokażę, która to nie jest jak gdyby taka stricte naukowa, ale bardzo popularna w czasach komunizmu, to jest Alojzy Srogi, Początek drogi Lenino, taki gruby tom. Książka, która się naprawdę świetnie czyta, to jest taka forma reportażu z pola bitwy. On rozmawiał i wykorzystał tu dziesiątki dosłownie relacji żołnierzy. Oczywiście to jest przedstawione z takiego właściwego punktu widzenia. W ogóle Sroga to bardzo ciekawa postać, bo to był były żołnierz Armii Krajowej, który potem trafił do Wojska Polskiego, walczył w Kołobrzegu, w kolejnej bitwie, która była bardzo krwawa. I właśnie takie książki, on napisał właśnie Początek drogi Lenino i napisał też taką książkę dla młodzieży na ten temat. I w ten sposób tworzono pewien mit. No i oczywiście kolejnym elementem było to, że to było święto Wojska Polskiego. No i naprawdę chyba jesteśmy, przynajmniej PRL był ewenementem na skalę światową, czyli że krótko mówiąc na Święto Wojska Polskiego została wybrana data no, po prostu klęski i bitwy, której no, tutaj co opisywaliśmy, no, proporcje strat były absolutnie straszne, ale to było prezentowane w odpowiedni sposób. No i oczywiście to w różny sposób było pokazane. Ja powiem takiego własnego doświadczenia muzealnego. U nas przed muzeum stoi czołg T-34 85, który przez wiele, wiele lat miał tablicę, w której było napisane, że on pokonał szlak, miał szlak bojowy od Lenino do Berlina. To jest dosłownie cytat. To był T-34-85, którego oczywiście nie było pod Lenino. Co więcej, jest to produkcja z lat 50. polskich, wyprodukowany czołg w Polsce, czyli nie w Związku Radzieckim. Ale właśnie w ten sposób tworzono właśnie mit tego Lenino, tego wielkiego zwycięstwa, tego początku drogi, właśnie jak to Sroga to ujął i który doprowadził Polaków do Berlina i zatknięcia tego sztandaru. No i to ważna rzecz, że pierwsza dywizja piechoty zaczęła pod Lenino, skończyła w Berlinie. No i symbolika tego jest niesamowita i ona była doskonale wykorzystywana przez Sowietów. Tak więc ta bitwa no, miała olbrzymie znaczenie i propagandowe, ale to sprawiało też, że właściwie nie było żadnych szans na to, żeby w miarę obiektywnie ją zaprezentować, ponieważ no, nie było możliwości wyciągnięcia tego, co tam się działo. I doskonałym przykładem jest właśnie ten początek drogi Lenino, którą jak się czyta bardzo uważnie, tam wychodzi wiele rzeczy właśnie, że artyleria strzela po własnych kostkach,
te ataki się załamują, że żołnierze są powstrzymywani, żeby nie uciekać, że lotnictwo ich bombarduje. I no, proszę sobie wyobrazić, jeśli w książce, która musiała przejść przez cenzurę, która pisana była przez człowieka, który był częścią systemu tak naprawdę, i takie rzeczy wychodziły, to sobie proszę wyobrazić, jak ta bitwa wyglądała w rzeczywistości. No i oczywiście ktoś, kto powiedzmy miał wojskowe wykształcenie, miał pojęcie, był w stanie te rzeczy dostrzec, ale w większości albo nie chciała, albo się bała o tym mówić. I na to jest wiele przykładów. Tutaj myślę, że oddam głos Kamilowi, bo on właśnie o tych kwestiach gdyby cenzurowania przebiegu bitwy już to analizował i tutaj na pewno on powie na ten temat więcej. Bardzo proszę. Tak, ja zacznę od tego, że naprawdę we wrześniu i październiku 1943 roku to cały Związek Patriotów Polskich, ci oficerowie też, którzy zostali w Sielcach, w Moskiewskim Okręgu Wojskowym, to oni byli przygotowani na faktycznie początek drogi. Ta dywizja spod tego Lenina miała uderzać na Białoruś przez tą bramę smoleńską do Polski. I nagle kompletna klapa. Ona została po dwóch dniach ciężkich walk wycofana w rejon Smoleńska na cały okres zimy. I kiedy pierwsza dywizja ponownie jest kierowana do walki? Dopiero rok później, czyli wrzesień 1944 roku, podwarszawska Praga. To jest kolejne działanie pierwszej dywizji piechoty, czyli minął rok. Więc tutaj ciężko mówić o jakimś szlaku bojowym spod Lenino do Berlina, gdyż mamy tutaj wielką pauzę, wielką przerwę, wielką wyrwę. Z tym, że wszyscy ci propagandyści komuniści, no to oni są przygotowani na tworzenie wielkiego mitu. Powstała nawet taka mapka, na której miano umieszczać pineskami ten cały szlak od Lenino w stronę Warszawy i zakończyło się to kompletną klapą. Więc co zrobili Sowieci i polscy komuniści? Udawali, że tej klapy nie ma. Udawali, że tej katastrofy nie ma i pompowali ten mit Lenino. Na początku też na takie potrzeby doraźne, bo nastroje w pierwszej dywizji to były fatalne po tej bitwie. Absolutnie fatalne. Więc żeby dać odpór tym negatywnym nastrojom, stworzono materiały propagandowe, według których tą oficjalną wersję, według których przekazywano informacje na temat przebiegu tej bitwy. No a dlaczego pisano o bitwie pod Lenino jako o zwycięstwie? Logika była taka, że zadaniem pierwszej dywizji było przełamanie niemieckiego frontu, co w pewnym sensie nastąpiło. Udało się na tym wąskim odcinku 2 kilometrów wbić się w niemieckie linie, tylko że to wszystko. Planem było zdobycie Orszy, która była odległa o 50 kilometrów, a udało się ledwie 2 kilometry przejść, no ale to wystarczyło sowieckiej propagandzie. Zaczepiono się o ten fakt, że w pierwszych godzinach natarcia dywizja przebiła się przez niemieckie linie i to kreowano jako właśnie to zwycięstwo. Wprawdzie w opracowaniach naukowych, gdy dane wydawnictwo było kierowane do specjalistów, no to tak bardziej otwarcie mówiono, że nie doszło do wykonania zadania głównego, że straty były duże, ale nawet jeżeli nie mamy do czynienia ze zwycięstwem stricte militarnym, to było zwycięstwo polityczne przez fakt, że polski żołnierz bił Niemca na froncie wschodnim. Tak to przepraszam, jedną rzecz się tylko przerwę, bo też muszę wytłumaczyć pewną rzecz, którą pewnie może osoby, które jak gdyby nie siedzą w kwestiach militarnych. W publikacjach dotyczących Lenina, ale generalnie dotyczących wojskowych, bardzo często umieszcza się też w dokumentach, umieszcza się takie specjalne tabelki pokazujące są, jakie są cele do zdobycia. To wygląda w ten sposób, że mówi się, że no trzeba osiągnąć daną linię, to są na przykład pomiędzy dwoma wzgórzami albo krawędź jakiegoś lasu. Krótko mówiąc, także żołnierze, którzy potem, oficerowie, którzy to otrzymują, wiedzą, co mają po prostu zdobywać i w jakim pasie mają nacierać. I tak były oczywiście sformułowane też rozkazy dla pierwszej dywizji. Żeby było jasne, te rozkazy zostały później w czasach komunistycznych jeszcze wydane i każdy, kto ma trochę pojęcia o sprawach wojskowych i jest wojskowym, nawet jak tam nie jest napisane, że natarcie skończyło się klęską, jak on spojrzy i on zobaczy, że cel bliższy był tutaj, a dalszy był tu, a trzeba było w ogóle osiągnąć tu, a myśmy się wbili na 2 kilometry, to dla niego jest oczywiste, że ta bitwa była klęską.
Tak więc gdzieś z tyłu w głowie na pewno każdy, kto miał pojęcie o tych sprawach wojskowych, on rozumiał, że to się nie udało, ale pod względem propagandowym oczywiście musiał być to sprzedawane w ten sposób, a nie inny. Tak więc jeszcze raz, że dla osób, które miały pojęcie, jak gdyby były informacje, które pozwalały to stwierdzić, ale do tego trzeba było mieć odpowiednią wiedzę merytoryczną. Tak, tak, tutaj pełna zgoda w tej kwestii. I mamy też historyków bitwy pod Leniną, między innymi Kazimierza Sobczaka, którzy zdają sobie sprawę, mają dostęp do dokumentów, wiedzą, jak ten obraz wygląda i oni mają zadanie postawione przez pracowników, przez zarząd Wojskowego Instytutu Historycznego napisać historię bitwy pod Leniną. I Kazimierz Sobczak w swojej monografii pierwszej dywizji zawarł rozdział ponad 80 stron na temat przebiegu tej bitwy. Rozdział w postaci maszynopisu trafił do szefa głównego zarządu politycznego generała Józefa Baryły. I zachowała się recenzja tego rozdziału i generał Baryła wprost napisał, że to nie może tak wyglądać, bo Sobczak opisał to według dokumentów, tak jak to wyglądało w miarę wiernie, z tymi wszystkimi tragicznymi momentami i w odpowiedzi Baryła odpisał, że to nie może tak wyglądać, że bitwa pod Lenino to ma służyć propagowaniu pewnych idei, ma nastawiać pozytywnie czytające osoby do Ludowego Wojska Polskiego, a tutaj jest za dużo chaosu, jest za dużo krwi, za dużo kwestii związanych z brakiem kompetencji i po prostu duża część tej książki została ocenzurowana i w zupełnie innej wersji została wydana. No kwestia cenzury to jest dramatyczny problem. Jak wspominałem, te edycje dokumentów, one były zmieniane względem pierwowzoru. Tak samo było z relacjami. To są dramatyczne zmiany. Tam, gdzie dana osoba, dany żołnierz pisze, że wycofaliśmy się pod niemieckim ogniem, to w publikacjach, czasopismach to było zmieniane, zaatakowaliśmy nieprzyjaciela. Tam, gdzie był odwrót, wprowadzono atak. To są tego typu skrajne zmiany materiałów źródłowych. De facto cała ta literatura, która została wydana w PRL-u, to może zostać zakwestionowana, gdyż nawet w wydawnictwach źródłowych pojawiały się zafałszowania, które kompletnie zmieniały obraz tej bitwy. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Szanowni panowie, czas naszego spotkania dzisiejszego powoli dobiega końca, więc może tylko już ostatnie pytanie. No właśnie na temat tego, gdzie potencjalny czytelnik mógłby dzisiaj znaleźć w miarę dobre opracowanie dotyczące przebiegu tego starcia, zanim tutaj kolega Onduła przygotuje swoją monografię tej bitwy. Tutaj Kamilowi nie wypada. W zasadzie pierwsza taka porządna analiza tego, co się wydarzyło pod Lenino, co prawda nie jak gdyby całkowita, ale dotycząca pierwszego pułku pancernego, znajduje się w tej książce, czyli Kamila Onduły, pierwsza brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte. I to jest tak naprawdę pierwsza książka, która oczywiście, mówię, nie analizuje całego przebiegu bitwy, ale tego losy tego pułku jak gdyby w sposób obiektywny prezentuje. Natomiast no, prawda jest taka, że jeśli chodzi o całościową monografię, która by opisała tą bitwę pod Lenino, to do tej pory takiej publikacji po prostu nie ma. No i tutaj oczywiście czekamy na tą książkę. Za czasów komunistycznych oczywiście te książki powstawały. Tutaj no, wspomniany Sobczak, inaczej, czy Sroga, o którym mówiłem. Natomiast jak gdyby musimy patrzeć dwiema perspektywami, gdyby naszą współczesną, jak powinna wyglądać taka książka i tą czasów komunistycznych. I na te czasy komunistyczne, ten początek drogi, to była naprawdę ciekawa publikacja i ona dużo pokazywała. No ale obecnie mamy pełną świadomość, że to nie jest pełen obraz. Jaki był problem podstawowy tych publikacji? No abstrahując od tego, co tutaj Kamil opisywał, czyli wybiórczość w podejściu do materiałów archiwalnych, no podstawowy był taki, że nie korzystano z materiałów niemieckich. I tworzono jakieś absolutne mity na temat tego, z kim walczono i jakie straty poniósł przeciwnik. Tutaj też warto zaznaczyć, że Niemcy bardzo wysoko ocenili tą postawę 337 Dywizji Piechoty. Ona tam oficerowie otrzymali wiele odznaczeń za
powstały pod Lenina, że no wiadomo, nie tylko w walce z Polakami, ale także z Sowietami. Ale no, jest smutne, że tyle lat od tej bitwy ciągle się nie doczekaliśmy takiej no, całkowitej analizy tej bitwy, która to jakby podsumowała naszą wiedzę. Są artykuły, kilka lat temu pokazał, został wydany, zresztą popularnym w czasopiśmie Militaria XX wieku artykuł pana Wróblewskiego o 337 Dywizji Piechoty, który jest oparty na dokumentach niemieckich. I to był absolutny przełom, bo to była pierwsza taka sytuacja, gdzie opisano dokładnie, gdzie walczyły poszczególne kompanie, bataliony i jakie ponieśli Niemcy straty. A to mówimy już o latach 2000. Natomiast całościowe spojrzenie, oparte o materiały nie tylko polskie, ale także rosyjskie i niemieckie, jest ciągle przed nami. A no, te dokumenty jak gdyby no są. No, po prostu trzeba po nie sięgnąć. I tutaj właśnie Kamil, który no, wiemy tutaj z Przemkiem, że pracuje nad tym tematem i jak gdyby no, mamy nadzieję, że jak gdyby wreszcie powstanie publikacja, która opisze te wydarzenia i opisze w sposób no, obiektywny i w miarę ostateczny. Tak, tutaj dziękuję Łukaszowi za przypomnienie pierwszej brygady pancernej. Ja również przypomnę, że Łukasz jest autorem artykułu w Militariach Pomorskich, który podsumowuje obecny stan wiedzy na temat bitwy pod Lenino, ten, który wyłania się z dotychczas znanych źródeł i literatury. Tak, ja badając pierwszą brygadę pancerną, udział pierwszego pułku w tej bitwie, pierwszy raz się zająłem naukowo tematem bitwy pod Lenino, korzystając z tych opracowań wydanych jeszcze w latach 90. i tam też się kompletnie nic nie zgadza. Mowa między innymi o książce Armia Berlinga, Armia Żmierskiego. Jak przeczytamy ten opis bitwy pod Lenino z tej książki, to wychodzi z tego, że ci Polacy pod Lenino, to nie wiadomo po co tam byli. Sowieci mieli wiązać siły na Białorusi, podczas gdy główne uderzenie miało nastąpić na Ukrainie. No tak, dzisiaj wiemy, że tak kompletnie nie było. Faktycznie przełomowy artykuł to artykuł Roberta Wróblewskiego, który jako pierwszy całościowo potraktował bitwę pod Lenino, czyli nie bój pierwszej dywizji, ale całość tych działań operacyjnych, czyli walkę 337 dywizji z 21 armią i 33 armią. Dopiero takie szerokie spojrzenie na bitwę pod Lenino z tej perspektywy operacyjnej pozwoli ukazać skalę tych działań i osadzić we właściwym kontekście same działania pierwszej dywizji piechoty. Tutaj była mowa o tej cenzurze w okresie PRL-u. Też spójrzmy na to, że w PRL-u ukazywano bitwę pod Lenino jako bitwę pierwszej dywizji w dwóch dniach. 12 i 13, a ta bitwa toczyła się do 18 października, do 17-18, mało tego, i toczyły ją dwie sowieckie armie. Z tym, że oprócz oczywistych kwestii braku dostępu do źródeł, też pomijanie tych pozostałych aspektów bitwy pod Lenino, tego kontekstu operacyjnego, to wynikało z niemożliwości krytykowania Armii Czerwonej. To było absolutnie zabronione. Dlatego między innymi w tych opracowaniach z okresu PRL to nie wspomina się w ogóle o udziale 5. Korpusu Zmechanizowanego w bitwie pod Lenino. No korpus zmechanizowany, wielka jednostka, większa od pierwszej dywizji. On został skierowany wraz z pierwszą dywizją w ten wyłom. I o tym praktycznie jest kilka zdań w całej literaturze PRL-u. Co do moich badań, no cóż, no, temat jest, jak się okazuje, ogromny. Myślałem, że uda się to szybciej skończyć. Nie będzie to jedna monografia, to będą trzy książki. Jedna już jest gotowa, tyle zdradzę. Nad kolejną pracę wciąż trwają, ale już są na ostatniej prostej. Więc myślę, że w rozsądnym czasie na półki księgarni trafi opracowanie, które rzuci trochę nowego światła na tą straszliwą, tragiczną bitwę. Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj dodać, bo też mówię, no to są rzeczy, które jak gdyby zwykły odbiorca może nie wiedzieć. Dokumenty niemieckie były dostępne dla historyków. Tak. One były w Polsce, one są w Polsce nadal. To są tak zwane dokumenty aleksandryjskie i z różnych plotek, legend
wiadomo, że historycy, którzy zajmowali się tak zwanym Ludowym Wojskiem Polskim, oni do nich zaglądali i z nich korzystali, ale po prostu jak zaglądali do nich i widzieli, co tam jest, no po prostu nie mogli tego wykorzystać, bo no, no nie da się, no krótko mówiąc, tak opisać historii, że sprzedać, że dywizja, która miała 9 tysięcy ludzi, straciła 1500 zabitych, jak w rzeczywistości straciła 1/3 tej liczby. I no, po prostu z tego nie korzystano, bo to wyglądało tak, nie inaczej. Ale to też, to jak gdyby te niemieckie to źródła, to jest tylko jeden problem. Drugi na przykład jest to, co jest w tej literaturze, może nie literaturze, ale w takich popularnych informacjach po 1989 roku, że Sowieci posłali polską dywizję na śmierć, że specjalnie ją wystawili, że odsłonięte skrzydła, żeby została wybita i tak dalej. Natomiast wystarczy spojrzeć do dokumentów 33 Armii, gdzie są dzienne straty i tam widać, że te dwie skrzydłowe dywizje poniosły proporcjonalnie w tych dwóch dniach, mówię tylko o tych dwóch dniach, 12-13 października, proporcjonalnie większe straty niż nasza dywizja w zabitych. I oni nacierali i próbowali zdobyć ten teren, próbowali pójść do przodu, no, ale nie byli po prostu w stanie. Tak więc to jest fascynujące, że ta bitwa, były legendy za czasów komunistycznych i nadal są kolejne legendy jak gdyby tworzone i dodawane i jak gdyby no, ciągle coś tam nowego jest wymyślane, żeby opisać te straszne i tragiczne wydarzenia. A to smutne jest to, ja może też pokażę jeszcze jedną rzecz, to jest książka Lenina, październik 43, to jest lista poległych żołnierzy, poległych i zaginionych w akcji, tych 519 zaginionych, których nie ma. I tutaj znalazłem Władysława Wysockiego, kapitan, pierwszy pułk piechoty, bardzo, bardzo znana postać, tu Kamil na pewno kojarzy. Miejsce urodzenia Bielsk Podlaski, poległ 12 października, miasto Przygubowa, miejsce pochowania nieznane. I to jest chyba takie smutne no, zakończenie tej naszej dyskusji na temat tej tragicznej bitwy. Bardzo dziękuję obu panom za dzisiejszy występ w naszym panelu dyskusyjnym i dyskusję na bardzo wysokim poziomie merytorycznym na temat bitwy pod Leniną. Myślę, że nasi widzowie z pewnością to docenią, z pewnością pozyskają wiele informacji, które dotąd szerzej nie były im znane. I jeżeli się pojawią tutaj zapowiadane publikacje, to myślę, że będzie jeszcze kiedyś w przyszłości okazja, by się w takim, czy też może nawet szerszym gronie spotkać ponownie i poruszyć raz jeszcze wątki dotyczące bitwy pod Leniną, w tym także te, o których dzisiaj żeśmy tylko sygnalizowali, bo można by wiele kwestii jeszcze tutaj analizować, no ale czas jest ograniczony. Tak więc bardzo panom obu dziękuję za to, że tutaj dzisiaj mogliśmy się spotkać i porozmawiać, a naszych widzów zachęcam do tego, aby śledzili kolejne nasze inicjatywy, które będą realizowane w ramach Przystanku Historia Online Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.